Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, a oto i możliwe, że już ostatni odcinek Sąsiadów z Piekłorodem. Tak więc, zaczynamy. Zostały nam właśnie dwa odcinki. Jedz i zostań zjedzonym. A, zjedzonym, nie zjedzonym. Oraz bez paniki. Na początku, jedz i zostań zjedzony. Sąsiad wreszcie trochę ochłonął. Zrobił się jakby spokojniejszy. W przerwach między posiłkami znów zaleca się do Olgi. Czy tym razem mu się powiedzie? Cóż, Woody chyba ma w tej sprawie, w tej kwestii coś do powiedzenia, prawda? Dobra. 9 zagadek. O, nie mam mamuśki. Fajnie. Przynajmniej o tyle lepiej. Dobra, nie, jest jednak mamuśka. Dobra, sąsiad idzie do byka. Okej. Potem idzie tutaj. I szuka, co mamy? Cement. Może jakieś inne jeszcze rzeczy. A. Mamuśka tu stoi. To jest chyba to samo miejsce, co było ostatnio, tylko trochę się pozmieniało. Ale dobra, mniejsza z tym. Tak, to jest to samo miejsce. Dobra. Sąsiad się śmiał tej z... tej co... tego całego kwiata. Aha, i teraz idzie pływać z Olgą. Że niby... A w międzyczasie mamuśka będzie podziwiała widoki. Dobra, coś tu jeszcze mam do zobaczenia? Nie. Oj, mamuśka idzie po kwiatki. Mamuśka znowu będzie czymś takim, co będzie za wszelką cenę przeszkadzało. Super. Dobra, co? Restartujemy. Bo już było widać, jak to wygląda, więc sensu nie ma. Dobra. Tak, sąsiad już tam zrobił, co miał zrobić. Teraz idzie do roślinki. Mamy cement, mamy papryczkę chili. Jakaś pyrania. Martwa. Czyli w sumie potrzebuje tylko zębów w pirani. Butelka tequili. Jeszcze jakiś... Co to jest? Kubek starych kurczaków? A, udko kurczaka po prostu. Mexican fried chicken. Wiem, do czego to jest nawiązanie. Pozwólcie, że jednak... Dobra, chciałem powiedzieć, że jednak to przemilczę, ale... Niech będzie, że tego jednak nie zrobię. Powiem szczerze, oryginalnie jest to... Kifts. Więc po prostu... No, tutaj to jest... Myfts. Mexican fried chicken. Dobra, i teraz tak, mam 9 zagadek, a tu mam tak... Cement, nie wiem co. Chociaż cement pewnie coś z tym tutaj. Czyli... Jeździłbym się, gdyby było do tego. Ale no, jak mówiłem, na razie nie chcę tego ruszać. Kurczak pewnie dla kwiatka. Tak, on się powiększy dzięki temu. O, szybko, szybko, no, nie zdążyłem. Aj, no niestety. Mamuśka mnie pobiła. A, i jeszcze muszę się śpieszyć, bo sąsiad tu idzie, dobra. Mniejsza z tym. Kwiatki. I teraz rozpuszczalnik. Do czego rozpuszczalnik? W sumie to nie wiem. Dobra. Sąsiad co tutaj robi? Dobra, nie wiem co on tam robił. Ale co by to było, nie było co? Coś... Dobra, pomimo się naprawdę nie ogarnię, co on tam robił. Poza tym, że wiem, że trzeba tutaj dorzucić cementu. Więc w sumie z tych rzeczy, które już wiem, to może powinienem zacząć. Przykaz, znowu trzeba monety do czegoś. A, nie. Jeszcze chwilę, Woody. Jeszcze chwilę zostań, bo już prawie zepsułeś znowu. W sumie ja zepsułem, ale dobra, no wiadomo o co chodzi. Dobra, bierę i swojego delikatnego nachosa. Który niedługo pozostanie delikatny, uwierz mi. No, jak tylko ta dwójka polezi se, to właśnie zacznę już interweniować. Czyli nakarmimy kwiatka. Dziewczę zje sąsiada. I coś takiego. I dobra.
A, jeszcze zęby trzeba było dorzucić. Okej, o, jeszcze tutaj, zamiast wody to tequila. Szybko, schowaj się, schowaj, schowaj, schowaj. Dobra. Okej. Tutaj wiem, co trzeba. Kwiaty nie jestem jeszcze pewien. Ale cement na stówkę tutaj. Jest dos. Nie. Rzucajka podkową nic nie daje, dobra. Oj. Szybciej, mamuśka. Dobra. Mamuśka polazła, to teraz mogę uciec przed sąsiadem. I okej, kwiatki nie wiem gdzie, jak, co. Słuchaj, natomiast czuję, że tutaj... Prawdopodobnie to są termice, tutaj mamy drewnianą łódkę. I uwaga, co? O, biedny sąsiad przymarzł trochę. Oczywiście, magicznym trafem to wszystko znikło. Nie ma, sąsiad znowu w pełni zdrów. Dobra, idź, mamuśka. Dobra, szybko. Masz tutaj parę zagadek, masz tu 5 kawałów, czy 4, nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy je. W tym czasie Woody, bierz to. I jak mówię, uwaga, uwaga. Ha, 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 ha. Op, i proszę, i odgryzł rękę. Wiedziałem, że to są termity, powiem szczerze. Ja to czułem po prostu. I mamuśka, niestety. No nie zdążę. Gdyby miał trochę lepsze wyczucie, to byłoby super, ale no niestety. No i w przypadku go tam ugryzło, teraz tutaj zjadł ostre, jeszcze bardziej go usmażyło. To jest tak, kwiaty? Kwiaty nie z piniatą. Z dźwignią? Dobra, nie wiem z czym kwiaty, może z bykiem? Kurka zatonęła i w ogóle. Czy coś z trupka chyba można wziąć? Dobra, i on też cię tłucze. No, halo, trup. Dobra, nie ma nic. Oj, w takim wypadku powiem szczerze, już pomysły mi się kończą. Rzut podkową. Mhm. Czyli coś z tymi osami trzeba będzie, ale nie wiem co. I dziś jeszcze trzeba coś właśnie odnaleźć, ale powiem wam szczerze, kończą mi się pomysły. Cement już był. To było. Oj, naprawdę ostatnio jakoś tak, no nie idzie mi. Jak ty coś z piniatą było do zrobienia, tylko że jeszcze jakiegoś czegoś prawdopodobnie nie podniosłem, które można było podnieść. Problem tylko jest w tym, że w sumie... No mówiąc szczerze, nie wiem, co to mogło być. Chyba, że kwiaty do koryta. No tak. Do koryta. To było takie oczywiste. Jak zwykle mi jakoś to minęło. Jeszcze nie wiem, co z piniatą. Ale się ogarnię. A rzut podkową też pomyślę. Dobra. Okej. Okay. Czyli to już jest też chyba rozwiązanie rzutu podkową. Okej. Okay. No nie ukrywam, dalej nie mam, widzę tutaj do końca rozwiązania tego wszystkiego. Chyba, że zrobienie tego coś uwolni następnego. Typu gniazdo os pewnie tutaj. Nie, to jest aż takie nazbyt oczywiste. Tylko co będzie ostatnim rzeczą? Coś jeszcze z tym mechanicznym bykiem pewnie. Tylko nie jestem pewien co. Bo nie ukrywam, na razie nie mam niczego, co bym mógł z tym użyć. A może ten kijek czy coś. Dobra, się zobaczy. Właśnie, mamuśka już jest przy kwiatach, dobra.
A nie, jeszcze Olga musi na byka wejść. A zanim to minie, to mamuśka pewnie zacznie wracać. Nie, dobra, sąsiad już idzie. I mamuśka wraca, tak jak myślałem. Uwaga, uwaga, zaraz zobaczymy, co się stanie z sąsiadem. A, już tutaj jeszcze mogę chować, no tak, zapomniałem w sumie o tym. To nie jest aż takie trudne. I czyżby dobrze było, jeśli chodzi o moją myśl. Chyba to będzie combo. Trzeba... No w sensie wiecie, trzeba będzie zrobić takie combo dwóch rzeczy naraz, ale jeśli tak, to kwiat trzeba by jakoś móc odzyskać, a nie są odzyskiwalne, więc... Aha. Okej. Płaczek. Tak, płaczka. Płaczka prosto z ciebie sam siad. Zresztą nie, w sumie też mówiłem o jakimś combo, przecież tutaj combo nie mogę zrobić. Skoro muszę coś zrobić potem z bykiem i z piniatą. Na piniatę mam rozwiązanie, na byka jeszcze nie. Ale dobra. Teraz będzie rozgrywka, gdzie trzeba będzie wpychać te osy do piniaty. Dobra. Akurat szybko się robi, muszę przyznać. Oj, sąsiad już idzie po piniatę. Niestety. Ale błędem było wyłączenie łódki na obecny moment. No dobra, do wagonika. I nie ma nasu jakby nigdy nic, oczywiście. Zaraz zobaczymy. I miejmy nadzieję, że właśnie z piniaty dostaniemy coś do zepsucia byka. A jak zepsujemy byka, to będzie koniec. Chociaż no, jak mówiłem, najpierw trzeba zepsuć i mieć pomysł na zepsucia. Tego na obecny moment nie posiadam. Dobra, teraz bij w piniatce. Okej. Okej. I płacze sobie sąsiad. I teraz patyk będę mógł wziąć. I pewnie patykiem coś tutaj. Dobra. Wio. No to ty, Olga, się ciesz. Sąsiad natomiast... Ja. Ty po prostu bądź sobą. Dobra, już uciekł, to można wziąć kija z trupa. Nie wiem, czym... A nie, kij jest osobno, czy nie? Okej, dobra. Ta dźwignia reguluje szybkość mechanicznego byka. Tak jakbym musiał gdzieś zniszczyć dźwignię. A. No nie, nie mogę nic z tym zrobić po prostu. Chyba, że ja czegoś nie zauważam. A jak tak widzę, co... Góry nie ma niczego. Ręka posągu. Błagam, nie. Jakim cudem mogłem być taki ślepy, miał już wszystko zrobione, gdyby nie to. A teraz jeszcze mamuśka wraca. No niestety. No cóż. Nie umiem ci tego podsumować, jak co za lama ze mnie. Ale okej, okay, sąsiad zejdzie, to potem idę do posąga. On teraz ten chodzi. No super, dobra. Widzimy się, jak już po prostu ogarnę, bo zepsułem. I to mocno. Dobra, mamy już wszystko. Łącznie z tą ręką posągu, oczywiście mamuśka mnie złapała. I najprościej w świecie powiem tyle. Będę szedł teraz cieniem sąsiada. I co on przejdzie, to tam za tym już będę zostawił pułapki. Ostatnie, co zostanie, to piniata po prostu. No wiadomo, ją trzeba później. I pewnie ręka posągu tutaj. Nie wiem, co ta ręka posągu miała zrobić, ale okej. Bierzemy termity. I teraz tak. Ty już tam wejdziemy, wkładamy cement. Mam dziecko, że go podniosłem. Tak, mam cement. No. I okej. Jak już weźmiemy cement. Co w sumie, jak zrzucimy cement, to potem jeszcze kwiatki do paśnika. Potem idziemy te kille na ciosy i wszystko, co jest związane z kwiatuszkiem. Termity do łódki, jak on opuści łódkę. I będzie wszystko gotowe. Dobra. Smacznego obyk. I wiecie, co w takim razie wygląda, to, że to będzie naprawdę ostatni odcinek. Oj, mamuśka idzie. W sumie spokojnie, niech se idzie. To nie jest żadnym problemem. W sumie nawet dobrze, bo przynajmniej nie będę musiał się martwić o to, że zaraz będzie wracać.
Dobra, roślinka, smacznego. I przy okazji proszę takie piękne ząbki wzmacniane w celi dla ciebie, bo wiem, że lubisz mocno gryźć. Dobra, tequila i chili. O, mamuśka wraca, dobra, idealnie się udało. No niestety, powiem szczerze, perfekto, raczej tego nigdy nie zrobię, tak prawdziwe perfekto, bo no... Jedno życie tracę na mamuśce i tyle. Ale dobra. I okej. Słoik z termitami. Czem, tu jest wiek, ale to ogólnie jest. Okej, jej się zepsuło, nic nie zauważyłem, przez co ona go bije. Sąsiad się wkurza. No i standardowo idziemy jego cieniem. Po czym tylko bierzemy to, składamy w piniatę i robimy sąsiad TV. O, Woody! Halo, Woody! No! Super, po prostu nie miałem kontroli nad Woody. Po części powiem szczerze, moja wina, że nie zauważyłem, ale no kontroli nad Woody naprawdę nie miałem. Aha. No, lepiej po prostu mnie wrzucić nie mogło. No, patrzcie, klikam, a Woody nic. Dobra, dziękuję bardzo. Po prostu... Słyszycie to? Na bezklikowej myszce tak mocno wciskam przycisk, nic. I ta gra mnie nie lubi. I to bardzo. Dobra, mi się z tym. Tym razem bez żadnych... super. Czyli po prostu Woody nie będzie mi reagował. Sprawdźmy jeszcze raz. Czy teraz w końcu zadziała? Czy dalej Woody jest... Dobra, nie. Działa. Działa. Bierzemy szybko paprykę i spróbujemy może uniknąć gniewu mamuśki. Aż nie, bo sąsiad tam idzie. Więc nie zdążymy. Dobra. Bierę Woody. I tym razem będę zostawił pułapki od razu. Po prostu szkoda mi już czasu na ponowne próbowanie, na zasadzie jakiś super ciąg za sąsiadem. Po prostu co mam, to od razu będę zarzucał. I tyle. Fajnie by było tylko gdyby, no nie wiem, sąsiad na przykład, ten Woody na przykład zamiast chodzić dodawał to, o co go proszę. Wiem przynajmniej, że nie zdążę iść teraz po rękę, bo mamuśka już wraca. Ale dobrze, mi się schowam i zrobię co mogę tutaj. Nie wiem co na tam żywy, jak to był pusty słoik. Ale ogólnie co by to było, nie było. Dobra, mamuśki nie ma, co teraz szybko. Tequila, chili, kurczak dla rośliny, pyrania. I dobra, zostały jeszcze termity. W sumie idealnie na styku udało mi się uniknąć mamuśki. Dobra, tym razem... Powiem szczerze, że udało mi się właśnie zrobić to tak, żeby mamuśka mnie nie złapała. Dobra, brawo ja. Teraz tak. Ręka i kwiatki. I dobra, sąsiad idzie tam, to zaraz będzie już... Jedna kwestia załatwiona. Teraz muszę tylko poczekać, aż mamuśka se pójdzie. I albo potem czekać, aż się synchronizuje z sąsiadem, albo po prostu iść. Wtedy zostawić ostatnie rzeczy. Uwaga, dosypuje coś i uwaga, uwaga, i zaschło. Sąsiad uwięziony. Ja. Dobra, pani mamuśka, idź. Idź, idź. Swoją drogą zauważyłem, że noszą te same klapki. Ale dobra. Mniejsza z tym. Ręka posągu. Co tu jest napisane? Powinna narzędzia, czyli po prostu rozkręcić, to dobra. Bo nie rozumiem na jakiej zasadzie, ale... Teraz już jest trochę zrozumiałe, że tam rozkręcić tyle. I uwaga, uwaga. Kwiatek. Sąsiad oczywiście będzie teraz karmił krwiożerczą roślinę, która go ugryzie. I to bardzo mocno w rękę. No.
Teraz jeszcze przy okazji na czosy. O, jakie pyszne, o, pali, pali. I teraz popija alkoholem. I jeszcze bardziej pali. I smutny sąsiad. Dobra, idealnie zsynchronizowali, powiem szczerze. Okej, czyli sąsiad czeka, bo mamuśka idzie. No i mamuśka idzie i od razu sąsiad schodzi. I dobrze. Powiem szczerze, naprawdę dobrze dla mnie. Tylko dalej nie wiem, czemu bardzo dużo rzeczy przypomina coś sąsiada. Wiem, że to jest zamysł gry pewnie, ale na pewno się zastanawia. I w tym patrzę, też przy okazji ta dziura, która tu była, została zasypana. Dobra. No, żyj szybciej, Olga. Zaraz mamuśka przyjdzie. Dlatego byśmy nie chcieli. No i niestety. Znowu mamuśka. Czy mamuśki nie uniknę? Tak czy jak ją gdzieś spotkam, po prostu przez złe wyczucie czasu. Dobra, to po prostu... No niestety. Myślałem, że uniknę już spotkania z Emalenia. Oj, zepsute i zaczyna wariować. Olga się przewraca, chce zabić sąsiada za to. Taki typowy schemat. I sąsiad źle klapka. Dobra, mamuśka idzie idealnie, żebym mógł przerzucić już na niższe pole, bo teraz tylko po tej stronie muszę operować. Przy czym to jedyne co potem gniazdo os właśnie zamontować i będę już... No, na fejrancie, już tak nazwę. Dobra. I teraz tak, sąsiad oczywiście najpierw ten jakiś dziwny proszek do wody będzie wsypywać. Cokolwiek to było, nie było. Nie wiem, czy to jakiś środek czyszczący, czy co. No, ale wsypuję. Bawi się. Mamuśka oczywiście schodzi, na szczęście już problemy mamuśka nie będzie, on ciągnie byka za ogon. Byk się wkurza. No. Sąsiad płacze. Byk dalej żre kwiaty. Czyli w sumie byk po prostu wiecznie będzie kopał sąsiada w tym miejscu, chyba że sąsiad się podda i po prostu już nie będzie tego robił. Nie zwróciłem uwagi, która opcja jest bardziej prawdopodobna. A tam już był sąsiad, czyli nic nowego dla niego. A nie, już jakaś pomniejszyła, to dalej będzie się bawił z nią w... A ja ci nie dam. Ale dobra. Pakowanie os w pniace, standardowo to już było. No niestety. I mam niby 22 minuty, więc mógłbym zakończyć na tym pojedynczym poziomie, ale nie, no nie będę taki zły. Pokażę wam ostatni poziom. W sumie tak będzie najlepiej. Przy okazji w 7 odcinkach udało się ukończyć sąsiadów. Remaka. Jedynka i dwójka. Przy czym? Żeby nie było z mojego doświadczenia właśnie, muszę powiedzieć, dwójka się dużo nie różni od oryginału. Jedynka naprawdę... Jedynka naprawdę jest zmieniona. Ale no... Dwójka? Naprawdę... Jest bardzo podobnie do oryginału, żeby nie było, jak już mówiłem. Ja akurat wiem, co mówię, bo poziomy, które już ukończyłem, to powiem szczerze, przeglądam sobie u innych, jak wyglądały. I do tej pory różnic nie było wcale, albo były takie niewielkie, że ich nie zauważyłem. Ale okej, sąsiad się popłakał. Mówi się cieszy, zrobiliśmy wszystko, dziękuję bardzo. Home run! Czyli achievement za to, że mam wszystkie rzeczy do, na stówę tutaj. No i oczywiście ostatnie, bez paniki. Wycieczka ma się ku końcowi. Statek obrał już kurs na port macierzysty. Na pokładzie panuje spokój. Sąsiad włóczy się po okręcie, mać manipulując przy wszystkim, co nie zostało przytwierdzone do podłoża na swoją zgubę. No. Tylko 6 zagadek. Okej, sąsiad idzie się umyć. Nie mam jakieś inne rzeczy. A jednak się nie myje. Dobra. Jakaś papuga. Dobra, właśnie. Mam jeszcze zagadę, więc nie może być trudne. I co my tu mamy? Dywan, nie wiem po co. Amunicja. Okej, okay, amunicja, wiem do czego będzie. Mhm.
Dobra. Aha. Dobra, mniejsza z tym, zobaczyć się bawi. Potem idzie tutaj. I w tym czasie muszę się przeskradać do mamuśki i ją okraść. Przy okazji szukając dalej jakichś elementów zaczepienia. I co my tu mamy? Proszki na sen? Okej. Nie wiem po co mi to, ale dobra. Pistolet nabity. Idź, Woody. Idź, idź. I teraz tak, dywan. Dalej nie wiem do czego, może wyjątkowo tutaj będzie. Może tutaj coś trzeba będzie zrobić z tym dywanem. Może, nie wiem co. A, mamuśka tu jeszcze łazi. Dobra. Co my tu mamy? Prosimy do pasażerów, chyba nikt z niego nie korzysta. Dobra. Nie, to powinien być dla kapitana. Dywan też nie. Są przed gdzie próbować się włamać. To ja w tym czasie spróbuję oczywiście jedną rzecz zrobić. Hej, siostra. Dobra, dywan nie tutaj. Więc tak naprawdę powiem szczerze. Dywan tu, pewnie. Dobra, nikogo nie ma, to sąsiad ostatni, siostra. Sąsiad strzela, tak. Wystrzelił przy mamuśce, mamuśka się wkurza. I daje klapsa synalkowi. Dobra. Tak, siostra, bez paniki. Właśnie kończymy sąsiadów raz na dobre. Więc dobra. Jak na razie tylko jedną zagadkę udało mi się przy okazji zrobić. Bo niektórych rzeczy jest, wiem jak trzeba zrobić. Czy na zasadzie domyślam się, co trzeba zrobić, bardziej niż wiem. Ale dalej nie znam rozwiązania żadnego, powiedzmy, z pozostałych elementów. Spokojnie, sąsiad idzie tutaj. I proszę. Uwaga, uwaga. Syp na ryby, czy coś takiego. No i niech se płacze sąsiad. I teraz tak. Dalej nie wiem, co mam zrobić. Nie widzę tu niczego. No, sąsiad idzie tutaj. Patrzeć, oczywiście. Patrzy, nie korzysta. Jak są odłamki szkła? O, okej. To może być do czegoś potrzebne, ale nie mam pomysłu do czego. Bardzo ostry kawałek szkła. Nie, siostra. Mamusia się nie robi kawałów, robi się przecież rodwa ile robi. Więc dobra. No. Oczywiście nikt nie pozna, że to on. Bo taka jest magia tej gry. Dobra. Sąsiad, próbuj ile chcesz, ale nie wejdziesz do kapitana. Ja oczywiście, sąsiad bawi w super tajnego agenta. No cały sąsiad po prostu. I teraz najgorsze, musimy czekać, aż sąsiad stąd przejdzie aż tu. I na bazie tego będzie można próbować cokolwiek zrobić, chociaż wątpię, żeby się udało szczególnie dobrze cokolwiek. Dobra, mamuśka jeszcze śpi, będzie długo spać. Aha, czyli teraz sąsiad w takie coś się będzie bawił. Czyli w grzebanie. Czy w ten sposób można spowolnić też schodzenie po schodach? Dobra, warto wiedzieć. Nie wiem, czy szkło mam używać tutaj? Może? Tak? Czy to będzie... pewnie będzie to kolejny trik jakiś. Ale nie jestem pewien dalej, jak już mówiłem. Czy to jest trik, czy bardziej jakiś element po prostu? Tak? Kolejny trik. I stąd, jeśli nie mylę, wypadnie ryba. Ryba pewnie do kwiatka, żeby kwiatek zaczął śmierdzieć. Ale dalej nie wiem co zresztą. Jedynym co mogę powiedzieć to, że pewnie na koniec zdobędziemy klucz i wejdziemy tutaj. A tam środki nasenne, żeby kapitan usnął.
I nie wiem co jeszcze. Ale dobra. Na spokojnie. Nie ma co się śpieszyć. Tutaj długo trzeba wyczekiwać wszystkiego. Dobra. Idź sąsiad. Zepsuj. Podajnik z puszką ryb. Czy w sumie z pudłem ryb. Ale idź zepsuć. Proszę ci sąsiad. Raz się na coś przydaj i zepsuj to. Dobra. No jest u mnie śmiała papuga kapitana. Tam jakoś musimy złapać, żeby zdobyć klucz do kapitana oczywiście. A teraz sąsiad psuj. I dobrze mówiłem. Mamy ryby. Tylko nie wiem czy dwie, czy jedną jak to potraktować. Ale dobra. Nie zdążę już. A może jednak... Zdążę wskoczyć w przebranie. Spokojnie, siostra. Dobra, tu ponownie czekamy. I jak nic, jedną rybę do kwiatka. Co z drugą natomiast nie wiem. No ale zostały już tylko trzy triki. Co ciekawe, statek jest naprawdę magiczny. Za każdym razem są na nim inne rzeczy, a innych rzeczy nie ma. Przygodowo, tu były drzwi do sąsiada. Nie ma. Tu nie było niczego. Nagle jest. Tego też nie było. Nie wiadomo, siostra. Nie wiadomo. Wyparo zniknął i tyle. Nie ma. Zostawił go sąsiad gdzieś. Pewnie. Zresztą nie mnie to oceniać. Ciekawe, co on ciągle pije, ten kapitan, bo coś popija. To jest pewne. Ale co to, ja nie wiem. No, więc inaczej mówiąc, te proszki na sen prawdopodobnie są do tego, co... Nawet by pasowało. Dobra, Udi, idź normalnie. Idealnie na styk. Okej, dwie ryby. Dwie. Dobra. A więc mamy plus jeden już. Sąsiad tu nie wchodzi. I teraz tak. Nie wiem, co z tymi rybami dalej. Może jedną pod prysznic. Na pewno jedną trzeba będzie do kwiatka. Przynajmniej tak mnie się wydaje się. Nie wiem czemu. I w sumie to jedyne, co mi teraz zostało. Prysznic, kwiatek. Więc zobaczymy. Nie. Może papuga. Siostra papuga ucieka, jak tylko widzi kogokolwiek innego niż Olgę. Śliska martwa ryba, to co? Z brudną szybą ryby? To będzie totalna abstrakcja. Nie. No. I co, siostra? Nic. Czyli ta ryba jest do czegoś innego. Może po tym, co tutaj się stanie, stanie się coś jeszcze innego. I w końcu zrozumiem, dlaczego ta ryba była potrzebna. Ale na obecny moment niestety nie wiem. Tutaj już coś nie wchodzi. No i ostatnio co to naprawdę, ten prysznic został. Ta szyba. No i kapitan. Ale nie mam pomysłu na nic, co by to mogło być. I teraz dobra, mam tylko nadzieję, że mamuśka się obudzi zanim. Znaczy ten, obudzi się po tym, jak sąsiad stąd wyjdzie. Jeśli nie, to będzie problem. Znowu stracę jedno życie przez mamuszkę. To niestety jest bardzo częste ostatnio. I już widzę, że niestety się obudzi za wcześnie. I nie wiem, czemu sąsiad nie korzysta po prostu z tego prysznica. Dobra. Jakimś cudem tak. Teraz zobaczmy tylko, co Olga na wyprawia. Bo to, powiem szczerze, zauważyłem, że to jest mocne właśnie działanie akcja-reakcja, jeśli chodzi o ten poziom, więc no. Okej, okay, co my tu mamy? Nie. Aha. Czyli Olga idzie pod prysznic. Dlatego mógłbym już ukończyć poziom, ale nie, ja nie jestem z tych, co się poddają. Jak Olga będzie pod prysznicem, to coś z rybą. Sprytne. Żeby sąsiad się... co? Wiadro? Otwórz uszczelnienie? To jest szmatka, nie uszczelnienie.
Dobra. Ryba z wiadra? Dobra, nie wiem co to ma zrobić, ale okej. I ręcznik znakomicie wchłania wilgoć, to nie jest uszczelnienie. Ale okej. Przynajmniej wiemy jak to wyczyścić. Więc za chwilę nareszcie kończymy sąsiadów. Zdziwiam, że to się uda, ale jednak. Dobra, wiecie co? Skoro jeszcze jest taka sprawa, co... Ja lepiej pójdę tutaj do mamuśki się przeskradać. Chociaż nie, dobra. Tak, tak będzie najbezpieczniej. Ha, Cielka złapała sąsiada na podglądaniu. Tak, i ostatnia kwestia to jest ta papuga. Może mogłem to zrobić wcześniej, ale ja jednak wolałbym, powiem szczerze, na spokojnie to wszystko przerobić. No i jak tylko papuga się tu zderzy, zdobędziemy klucz, otwieramy klucz i jest wszystko. Siostra, cicho bądź. Spoilujesz. A nie wolno spoilować. Dobra. O, i Olga znowu się myje. No cóż. Mówię, możliwe, że już mogłem zrobić to wszystko wcześniej, niestety. No moje tchórzostwo i obawa przed tym, że mamuśka mnie złapie, jest zbyt duża. Więc teraz muszę czekać, aż mamuśka wsiądzie, sąsiad się pobawi. Potem jak będzie szedł w dół, to będę musiał znowu przygotować w tym momencie szmatkę. Dlatego jak aż papugę się zderzy, no prawdopodobnie nieoptymalnie to robi, to mocno nieoptymalnie. Ale no, ważne, że przynajmniej to robię. No, dobra. Dobra. Teraz szybko to wyczyścić. Dobra. Dobra, teraz spłoszyć papugę. I mówiłem. Mamy wszystko, co było potrzebne. No niestety tak czy jak mnie przyłapią. Ale już nawet mnie to nie interesuje, dobra. Szybciej mamuśka przyłapuj. Ważne, że się udało. Mamy to. Tylko trzeba czekać, aż po prostu... No, jak to się nazywa? Aż sąsiad sobie stamtąd pójdzie. Nie powinno to być dużym problemem, ale no, trzeba. A nie za to będzie czekał na mamuśkę, więc no, strasznie nieoptymalnie, strasznie dużo czasu zejdzie. Ale już lada moment będzie koniec. No. Więc tak. Nie wiem, co więcej mogę mówić. Może powinienem zacząć już podsumowywać delikatnie sąsiadów. O cóż, właśnie w moim odczuciu sąsiedzi, przynajmniej w tym wydaniu, są dobrym odświeżeniem. Wbrew tomu, co mówią, te parę usuniętych poziomów nie jest niczym wielkim na tle tego, jak dobrze to wykonali. Owszem, 30 w jedynce, moim zdaniem, są trochę głupim pomysłem, bo to w ogóle nie pasuje klimatycznie i nie ma sensu, żeby tak było. No ale to już decyzja twórców. Nic na to nie poradzimy. Natomiast pozostałe rzeczy, no, dla tych, którzy jeszcze nie posiadali tej gry, super wyjście. Dla tych, którzy posiadali, no, fajnie by za darmo dali, więc nie jest to wielka strata. No. Ups, oj, zapomniałem o najważniejszej rzeczy. Bo tam trzeba chyba jeszcze coś zepsuć przy tym kole sterowym. Koło sterowe jest zablokowane i zaszyfrowane. Dzięki temu statek zachowuje stały kurs. Czyli jeszcze coś muszę jednak zrobić. Chyba, że jest tu coś jeszcze, co bym mógł ogarnąć, czego nie zauważyłem. Ale nie, raczej niczego nie ma. Aha. Nie wiem. Nie wiem, siostra. Czy jeszcze coś?
Wiecie co, powiem wam szczerze, nie mam pomysłu, co dalej jeszcze z tym zrobić. A i tak już tyle czasu zeszło, że prawdopodobnie po prostu co by to było, nie było, no... Po prostu nie ogarnę za szybko, więc pozwólcie, że na spokojnie sobie to przemyślę i w ogóle. Dobra, nie zeszło tak długo, jak myślałem. Patrzcie, po prostu tutaj jest jeszcze wycieraczka. A pod nią jest szyfr. Czyli mamy wszystko. Oj, dobra. Czy to było takie oczywiste? Ja oczywiście musiałem skomplikować. To teraz tylko czekać, aż sąsiad se pójdzie. Pójdziemy zarejestrować szyfr i... Potem tylko trzeba będzie wrócić tak, żeby usiąść przy mamuśce i... się udało. Ale proszę bardzo, jak ja mogłem to pominąć? Przecież to było oczywiste miejsce, że jak jest gdzieś jakiś szyfr i trzeba go znaleźć, no to będzie pod wycieraczką. Ale cóż. Dobra, idź Woody normalnie. Koło steru. O rany! Teraz nic nie trzyma koła sterowego. Więc dobra. Się udało się. Mimo wszystko. 20 minut prawie tylko na tym odcinku. Ale dobra. Przynajmniej tyle dobrego, że się udało. Będę miał już kompletne, prawdziwe 100% w tej grze. No i właśnie wracając jeszcze do moich... tych wszystkich opinii. Gra dobra, ale zbugowana. Pomimo tych właśnie bugów typu Woody się nie rusza, czy znikające elementy. Bałem się, że to jest tak samo swoją drogą. To gra moim zdaniem dobra. W szczególności dlatego, że no ci, którzy posiadali to za darmo, dostali, więc no... Ci, którzy powiedzmy chcą pograć coś, to też nie są zmuszeni kupować tą wersję, mogą kupić sobie oryginał na Steamie czy coś. Więc moim zdaniem jak na produkt, powiedzmy półdarmowy, że tak nazwę, jest bardzo dobra. Teraz zobaczmy, co tam sąsiad robi. I zepsuł koło sterowe. Ja. Tak jak to wspominałem przed chwilą, jakiś czas temu siostra. Nie wiem, czy słyszeliście, czy nie. Właśnie, zaraz będzie działo się coś ciekawego. I proszę. Mamy achievementy za kompletne 100% wszystkiego. I co, patrzcie, ma tutaj ten swój, jak to się nazywa, podkoszulek, kiedy oryginalnie go nie miał w grze. Ale dobra, nieważne. I uwaga, uwaga, i proszę. Małyśka wrzeszczy, wszyscy panikują. I oto w jaki sposób zatonął Titanic. To wszystko wina sąsiada. No. Więc piękna sytuacja. Mamuśka wrzeszczy na sąsiada, żeby ten ją prowadził. Swoją drogą widzicie, tutaj znowu nie ma swojego podkoszulka. A może ma, nie wiem. I tu jest piesek mamuśki, który boi się rekina. I koniec. W ten oto sposób kończy się cała saga o sąsiadów z Piekłorodem. Tak więc nie wiem, co jeszcze mogę wam powiedzieć. Naprawdę dziękuję wam za to, że byliście przy tym obecni. Zwykłą dwójkę może nagram, może nie. To już mówię, niby wcześniej mówiłem, że nagram, ale teraz po tych moich obserwacjach widziałem, że pewnie się nie różni, o ile cokolwiek, więc nie wiem, czy ma to wielki sens. No i cóż, dziękuję bardzo, jak już mówiłem, trzymajcie się w innych, do zobaczenia w innych grach. No, hej, hej, po prostu.